Witam serdecznie. Już niedługo, 2 października, otwierają się drzwi. Drzwi do przodków. Jest to jeden dzień w roku, taki najważniejszy, gdzie możemy zbliżyć się do naszych przodków, przywołać ich, oczyścić ich karmę, ale oczyścić też swoją karmę rodową. Oczyszczenie rodowe ma na celu polepszenia. Naszych relacji w naszej rodzinie, wzniesienia naszych przodków na wyższą, wyższą platformę, wyższą świadomość, oczyszczenia ich na tak, na takiej platformie, aby również wznieść ich, jeśli chodzi o ich świadomość, ale z niższych systemów planetarnych również na wyższym. Oczyszczanie rodowe ma wiele, wiele, wiele błogosławieństw, dlatego że te błogosławieństwa również przechodzą na nasze dzieci. Tak? Naturalnie oczyszczamy ten kanał energetyczny, oczyszczamy wszystko, co ma związane właśnie z przodkami. Dlatego ważne i istotne jest to, aby w ten dzień intonować mantrę do atma karaki, czyli do duszy swojego. swojego Horoskopu, czyli trzeba znać, jaka to jest mantra, jaka to jest mantra do naszej duszy. Zrobić ceremonię. Tą ceremonię wykonuje kapłan, dlatego zapraszam, można się zgłosić do mnie i taką ceremonię dla Twoich przodków wykonam. Potrzeba informacji, kto żyje w Twoim rodzie. Bo jeśli wiem, kto nie żyje, to kto żyje, przepraszam, to wiem już, kto odszedł z tego z tego świata i naturalnie przywołujemy każdego. Przodka po kolei. Więc ta ceremonia trwa dosyć, może nie aż tak długo, dlatego że generalnie do trzeciego, czwartego pokolenia robimy taką ceremonię. Plus, co jest najważniejsze, staramy się, aby również użyć pewnej mantry. Która dotyczy przodków, których nie znamy. <noise> Czasami się może okazać, że kogoś nie znamy w naszym rodzie, więc też taką mantrę i ceremonię też jest to wdrożone w ten proces właśnie oczyszczania, aby właśnie ceremonia, czyli ten rytuał przebiegł pomyślnie. Więc jeśli ktoś jest zainteresowany.